Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Prezydent Suwałk wsłuchał się w głosy Rady Pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz rodziców dzieci korzystających z pomocy tej instytucji i wycofał się z planu zmiany jej lokalizacji, poinformował suwalski ratusz. Jak pamiętamy, w budynku przy Nowomiejskiej miał powstać nowy, czwarty już miejski żłobek dla ponad 120 maluchów. Poniesiono już nakłady na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu oraz pozyskano na nowy żłobek ponad 5 milionów złotych. Teraz prezydent informuje, że konieczne będzie zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej w tej sprawie, bo tak naprawdę to na skutek protestu pracowników poradni i głosów rodziców żłobek może po prostu nie powstać. Poradnia miała być przeniesiona do centrum miasta, do kamienicy, w której jeszcze niedawno była Galeria Sztuki Współczesnej. Na jej kapitalny remont miasto również zdobyło środki. Nowa lokalizacja jednak nie spodobała się zarówno pracownikom, jak i rodzicom podopiecznych, bo, jak czytamy w petycji, budzi niepokój o przyszłość ilościowego i jakościowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielanego dzieciom i młodzieży przez poradnie oraz uniemożliwi jej rozwój w przyszłości. Autorzy również wskazują, że tymczasowa lokalizacja poradni w jednym z obiektów przy Wojska Polskiego jest daleka od aktualnych warunków działania poradni, a także nie spełnia standardów niezbędnych do prowadzenia rzetelnej diagnozy, wsparcia i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Jeśli miasto nie znajdzie nowej lokalizacji dla żłobka, pojawi się problem. Prezydent, jak informuje ratusz, będzie oczekiwał od radnych wskazania innego obiektu, który będzie się nadawał na jednostkę żłobkową. Ta sytuacja sprawia, że pod wielkim znakiem zapytania staje zaistnienie żłobka wyczekiwanego przez mieszkańców. A kolejki są olbrzymie. O ewentualnej przyszłości, bez owijania w bawełnę, informuje magistrat na swojej stronie. Miasto Suwałki może stracić ponad 5 milionów złotych dofinansowania oraz szansę na opiekę żłobkową dla 123 dzieci i ich rodzin. Nowa lokalizacja musi również zostać zaakceptowana przez wojewodę podlaskiego, który przekazał dotację na utworzenie żłobka właśnie w budynku przy ulicy Nowomiejskiej.